Spało się tak fajnie, że jest już po śniadaniu na Brook Conference Poznań, także musimy sami sobie tutaj wypić kawkę. Tak wygląda nasz pokój piękny w Poznaniu, z cudnym widokiem na taką uliczkę. I tu widać kamieniczkę naprzeciwko. Jesteśmy na 4. piętrze. Nasz pokój jest też rekomendowany przez Czeko Adę, ponieważ na łóżku wczoraj znaleźliśmy czekoladki. Toblerone. Ej, już! O Jezu! Nie złapałam aparatu dobrze. O Boże, jak fajnie. To chyba tu jeszcze poleżymy chwilę. Z kawą. A potem lecimy na konferencję. Co, mokaty chcesz w końcu? Mokaty i Ty, ale oblazło się z tego chyba koca. O nie, no. Jak na rozpuszczało to mocno. No. No i żegnamy nasze piękne mieszkanko. No, ślicznie tu jest. Tak, było ślicznie. Do mieszkania, w którym byliśmy. Tak. I w opisie kod zniżkowy. Do Airbnb i wtedy tam. Bo my dzięki temu 100 zł mniej płacimy. Tak, jeżeli wykorzystacie ten nasz kod, to też zapłacicie 100 zł mniej po prostu za nocleg, tak jak my to zrobiliśmy teraz. No, także no było super, naprawdę. No szkoda, bo moglibyśmy tu dłużej posiedzieć. Tak. Tak, bardzo nam się podoba wystrój i pewnie kiedyś tak będziemy planować swoje też mieszkanie. A w ogóle jesteśmy w kamienicy. Tak, tylko jakbyś jeszcze nie spadała. No, jest wysoko. Znaczy wysokie, na 4. piętro, ale... No, ale tak wygląda, fajna klatka schodowa. Teraz się tak drepczę, bo Marudzina stoki. Tak, bo mi buty zdarły całe tak stopy i teraz chodzę jak ciota. Na parkiecie. A mówiłam nie brać szpilek na imprezę, mówiłam, że w płaski no niestety, się lepiej tańczy. Nie posłuchałem kobiety, wziąłem szpilki i kusztykam. Dzień jak co dzień. Takie rzeczy w żabce. Gdzieś ty kiedyś coś takiego? We Fresh Markecie? Tak w ogóle nie powiedzieliśmy naszego cudownego przywitania, który rozpoczyna każdego vloga. Który rozpoczyna? W kolejnym odcinku naszego życia. Dotarliśmy wreszcie. Ja, który kolor, Ada? Muszę mieć różowy. Ja się nie zabiję? Zobaczymy. Jeszcze sobie innego znajdę. Myślałam, że będzie bardziej spektakularny, jakiś upadek czy coś. Ej, jak na fali. Rafał złapał falę. Ulala. I teraz Ada spróbuje, zmierzy się z równowagą. Mocniej na prawo musisz, ale nie aż tak. Ale musisz równo w miarę nogi. No super jesteś. Tada! Proszę bardzo, kto tu się obija od samego rana? Śniadanie zjedli i leżą. Co to za blogery? Co to za blogery? Nasy, Matilda, Nautka se tu odpoczywają. Ale dostaliśmy bardzo dobrą informację, że tam nadal jest śniadanko. Śniadanie! No, to jakoś się Rafał ożywi od razu. Tu już Dziocha ci wybrałem, taką piękną. Masz talerzyk tutaj. A, no dobra, no to ja tą w takim razie. Też masz piękną. Nie, tylko do kieszeni. Okej. Soczek dla pani? Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden dla mnie. A jaką miejscówę obczailiśmy? Tu jest ryneczek Lidla, a tu taka fajna huśtaweczka, więc idziemy sobie. Zrobimy piknik na środku blok konferencji Poznań. Trawka też jest, no super. Tu jeszcze dobrałem sobie dwie kanapki takie fajne. No dobra, ale to już jest ostatnia kanapka. Zobaczcie, sale są całe obłożone. Ale gdzieś tutaj się czai Anita. Tak, no musimy ją znaleźć zaraz. Widzę ją. Dam, dam, dam. Ja zaraz przystąpię. Pan ci robi pyszną kawkę? Wow. Kawa sertowników. A nie, to przypadek. Nie, to przeznaczenie. Właśnie nie wiadomo, czy to przypadek, przeznaczenie. Nie wiem, czy w dobrą Pan jest sercownikiem, no. Taką kawę sobie piję tutaj w zaszczytnym gronie Anity z kanału No To Jestem. No i Czeko Ady oczywiście. No i mojej oczywiście towarzyszki serca z Miesza od Trzech też. Patrzcie, jak Rafał podrywa dziewczynę w sukienkach. Kobieto, noś sukienki. Widzicie, jak to się kończy? Mamy tutaj kolejną naszą przyjaciółeczkę. Rafał z przyjaciółeczkami! Rafał na ploty przy kawie. Współpracę dostała. Nikt z nas takiej nie podaje. Dostaliście kiedyś propozycję promowania klubu swingersów w Polsce. Ulala! Jeszcze nie, ale zapraszamy. Ulala! No proszę bardzo, promuj. Promuję.
A tu jeszcze uciekają moje dziewczyny z warsztatów. Jestem sensualna. Sensualne dziewczyny. I idziemy teraz zobaczyć, czy wpuszcza mnie na trampolinę. Jedna trampolina. Pani powiedziała, że to jest trampolina sportowa, która bardzo wysoko wybija. Może wybije Rafałowi te głupie pomysły. Ani tam mnie zapytała, czy tak tutaj w ciuchę się skacze? No nie, na golasa to będę skakał. Dlaczego mój kalem nie osiągnie dużej popularności? Dzięki. O kurczę. Dobra, wskakuję. Ja dziękuję bardzo. Bo to dwie osoby na razie. Ja też właśnie spódnicę. Chociaż ja próbuję akcję. Okej, okej. Może taka kobieta ma sukienki na. No, no. Boże. Poszedł i niby ja też mam wejść. Zobaczymy, co z tego będzie. Ten materac to przeszkadza chyba bardziej, nie? Kurde. No. A dlaczego musi mieć właśnie ten? A może na bez materaca, nie? Czy wybija za mocno? Aha, okej. Aha. Okej. Okej, okej. Zastanawiałam się, gdzie was zbrało. Albo jedzenie, albo coś dziwnego innego. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje. To jest trudniejsze. Myślałem, że już skoczę i będę robił salta, a to jednak tak nie działa. A Dziocha będzie skakać. Miło. Jakbyś leciała w złą stronę, to tak upadaj na kolana. Ciekawa. Jeszcze w ogóle w spódnicy. No, a Dziocha w spódnicy teraz. No, ja jestem dumny z mojej Adziochy. Nie wstydzi się, nie boi. Skacze. I się cieszy. Salto! Ada, salto robisz? Teraz vlogery razem skaczą, mniejsza od trzech. Co to będzie, co to będzie? Coś jednak Adziocha jest lepszą połówką. No. Zdecydowanie. Rafał ją za bardzo przeciąga tam. I on ją wybija w ogóle to bardzo. Rafał jak taka słodka kuleczka. To jest filmik, jak się wybić. No weź tak zrób salto. Tak się wybijają na szczyt YouTube. To nie wróżę sukcesu. Byśmy się wybili tak na beton. Bo zaraz będziemy jechać na SOR. Już były, ale nie chcę. Lepiej się przewrócić niż wypaść. A to jest bezpieczne? Właśnie sobie skaczemy na trampolinie. Bardzo zły pomysł z aparatem to robi. Super opcja, naprawdę. No, ja też, super. Uratowała ci życie? Tak. Przyda się po skakaniu. Teraz idziemy szukać kogoś, z kim możemy nawiązać jakieś znajomości. Z tobą możesz nawiązać. Z tobą chcę. Dobrze, masz wodę i bądź moją znajomą. Jesteś? Super. I teraz robimy sobie super cool zdjęcia na ściance. Wszyscy, sesja paparazzi. Tutaj mam kamerę, zobaczcie, co tu się dzieje. Gwiazda na ściance. Słabnie radzę sobie z tym. Jeszcze ja. Jak Rafał, nie ma kamery. Nie wiem, co zrobić. Żyliśmy trochę grono. Także w doborowym towarzystwie sobie siedzimy. I tutaj wymieniamy się teraz wizytówkami wszyscy. I tańcząca Nikola. Z perspektywy osoby leżącej tutaj wszystkich nagram. Takie dziecko się położyło na podłodze i Rafał wiesz, co to. Tak, padłem, nie mam siły wstać. Ja miałam. Ona teraz jest.
Bo podobno gdzieś tam przy wyjściu jest pokaz akrobatów. Ale to jest tam. To teraz no. Szybka rozgrzewka. Tam. No tak. Czekajcie sekundeczkę. No, także tutaj. Jeszcze foty szczelamy. O. Takie już pożegnalne pierwsze. I buszujemy tu. Szukamy czekoladowej owsianki. Musli męskie. O. A czekoladowa jakaś jest? Nie. O, z czekoladą. Widzisz, Ada? O. Można dużo pobrać. No, także mamy takie fajne rzeczy. Ada, pokaż swoją. Dla najmłodszych. Dla najmłodszych. Postanowiliśmy to zmienić. I tutaj jeszcze mamy panią Nautkę. Tutaj Matilda TV. No to jestem Anita, Pink Wellington. Adiocha. I sobie tak konwersujemy. Znaczy one konwersują, a ja udaję, że jestem zainteresowany konwersacją. Tutaj znowu idziemy na jakieś ważne konferencje, mądre rzeczy. Tutaj państwo nam zadadzą pytania, ale będzie trzeba coś mówić, a ja już się stresuję tym. My już jesteśmy po udzieleniu takiego, powiedzmy, wywiadu dla Blog Conference Poznań, a teraz Anita tutaj udziela wywiadu, no i potem Nikola. Ada, ja słyszałem, że to jest sława. Ona mówiła, że do domu jedzie. Sława i pieniądze. I kanapki darmowe. I kanapki darmowe. Takie życie blogera, youtubera. My tu się żegnamy, Anita nam musi uciec już. Szczecin wzywa. Pozdrów od nas Szczecin i ucałuj, jak przyjedziesz. O, tak. Prześlad Matusiaka. Ja mam czekoladę, mniejszą od trzech. A proszę pani, proszę powiedzieć, czym się pani zajmuje w sieci? Halo, proszę pani. Proszę panią. O, pani mnie skanuje. Tworzymy... Już powiem za chwilę. Paps, nie ruszam się. Z jednej strony jest blok, a z drugiej... To jest mniejsze od trzech, to jest zdjątka tego, bo ja tego nie mam tutaj po prostu. A my weźmiemy... Oszczędność papieru, że zdjęłam się podzielić. Fajnie. Proszę. Dziękujemy. To skoro się nie widziałam, że to jest... O, ja nic nie mam. My chcemy wspomnieć ludzi, których poznajemy. Wspomnieć o nich w filmie, który robimy. Zadajemy 5 bardzo prostych pytań. Idziemy sobie teraz na prelekcję Andrzeja Tucholskiego. W prawo? Tak, dokładnie. I to jest dla mnie trochę... No, także jesteśmy na merytorycznym wykładzie Andrzeja Tucholskiego, pokazuje kaszlącego psa. No mówię, kaszlącego psa pokazuje i jakieś kury w zupie. Przechodzimy do prezentacji. Na początku blogowałem o kulturze, potem zrobiłem przejście na psychologię biznesu. Prywatnie jestem psychologiem biznesu i strategiem. Bardzo lubię rozwiązywać problemy raz, a dobrze. Takie mam, tym się zajmuję zawodowo właśnie jako konsultant. Nie do końca tak to wygląda, słuchajcie. Jeśli chcecie robić coś na YouTubie, to jest bardzo ważne, by zrozumieć, jaką ścieżkę sukcesu chcecie sobie zaplanować, czy interesuje Was zasięg, czy interesują Was nagrody, czy interesuje Was stricte wpływ. Bo można mieć ogromny wpływ w bardzo małej grupie, można mieć ogromne zasięgi do ludzi, którzy mają Was gdzieś. Trzeba ją jednak będzie trochę naruszać, żeby bardziej pasowała do medium. Jesteśmy właśnie po wykładzie Andrzeja Tucholskiego i mówił o tym, że żeby film był dobry, ciekawy, musi być jakiś konflikt. I potem ten konflikt się rozwiązuje. To już pomijam, ale my mamy zawsze jakiś, że musi być jakiś problem. I my mamy zawsze jakiś problem, tylko zawsze potem nie udaje nam się go rozwiązać. Więc musi czasem się udać. I kolejna przepyszna kawa dzisiejszego dnia. I zobaczcie, jaki napis cudowny. Dobra kawa nigdy się nie kończy. No. I ta kolejka na kawę tam też się nie kończy, więc to musi też być. No, bo dobra, i jeszcze robi pan takie tu pan znowu serduszka. Serduszko dla sercowników. Ja niestety dostałem kwiatka i od razu go wypiłem, więc nic nie mam. Ktoś tu niesie paczkę teraz do Ady. Ja też. Co to za paczka? Dziękujemy bardzo. Boże, jaka słodka dziewczynka mała nam przyniosła właśnie owsianki. Jest cudowna. Pozdrawiamy. Tam chodzi. Więc jeżeli chcecie porozmawiać indywidualnie, macie jakiś projekt, chcecie jakiegoś wsparcia, to
Tu można zostawić swoje dane. I pędzimy już niestety. Koniec. Kończymy konferencję. Jeszcze co prawda ostatni wypad trwa, ale musimy pędzić na pociąg. Tak. Także Nicole zostajemy w Poznaniu. Zostaje na stałe. Nicole jeszcze baluje. Zostaje duży. A my idziemy odebrać bagaże nasze. W sumie niewiele, ale trzeba zabrać rzeczy. I lecimy na dworzec, który jest niedaleko, bo targi odbywały się właśnie na międzynarodowych targach poznańskich. A na zakończenie byliśmy jeszcze na wykładzie Taste Away, czyli o podróżach, o tym właśnie, jak żyć podróżując, pisząc i się świetnie bawiąc, a oni się tam depczą za sobą. Co ty chciałeś zrobić? A co ja chciałem? Zdeptać konkurencję. Aż, ty widzisz. Uważaj, konkurencjo. Strzeż się. Nie, Nicola to nie jest konkurencja, ona tu jest inny z nami, kanał. Współpracuje. Bezkonkurencyjna po prostu. Ja mogę o tak, współpraca jak najbardziej, nie konkurencja, to jest niepotrzebne. To jest barter, jakby ktoś pytał, to ja barter jedzeniowy i alkoholowy. Mięsko. Jest ten, który przyjmuje. O tak, zawsze, w każdych ilościach. Tak, tak. I lecimy, piękna pogoda w Poznaniu, taki piękny weekend. A tutaj budynek numer 15, w którym odbywały się nasze targi. To tutaj szybkie pożegnanie, bo... Cześć, cześć. Bo musimy biec po prostu. No, także... No. Dziękujemy bardzo. Dobra, pa pa. Opa. No, było super, naprawdę. To widzimy się, Asi Bloggers. Asi Bloggers, zapraszam. To Ada, biegniemy? Biegniemy? Biegniemy. I na razie mamy kupione bilety do Iławy, a potem z Iławy jedziemy już do nas, do Gdańska. No dobra, to my już wracamy do Gdańska. I widzimy się jutro. Zapraszamy do subskrybowania. Zapraszamy jak zawsze do subskrybowania i do kliknięcia dzwoneczka.